kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj to będą kosmetyczni i niekosmetyczni ulubieńcy kwietnia, czyli opowiem Wam po prostu o kilku rzeczach, które mnie w zeszłym miesiącu zachwyciły. I zacznę oczywiście od pielęgnacji. W pierwszej kolejności chcę Wam opowiedzieć o dwóch kosmetykach z firmy The Ordinary. Ja z firmą oczywiście znam się już od dosyć dawna i co jakiś czas do jakichś tam kosmetyków ich wracam. Jedne się sprawdzają lepiej, jedne gorzej. Natomiast te dwa, które ostatnio używam, to naprawdę uważam, że działają i widzę po prostu ich rezultaty, ich stosowania. Mam tutaj na myśli serum pod oczy z kofeiną i serum z kwasem alfa liponowym. Jeśli chodzi o to serum pod oczy z kofeiną, ono zawiera aż 5% właśnie kofeiny i składnik EGCG. Ja sobie to oczywiście sprawdziłam na ich stronie, jest to po prostu wyciąg z zielonej herbaty. Zarówno kofeina, jak i wyciąg z zielonej herbaty mają pod tymi oczami działać podobnie, czyli mają nam przede wszystkim likwidować opuchliznę pod oczami, mają likwidować również zasinienia, obrzęki i tak dalej. I słuchajcie, ja bardzo sceptycznie podchodzę do tego typu obietnic, dlatego że ja uważam, że pewne rzeczy, które mamy pod oczami, to są już rzeczy związane z genetyką, też z wiekiem, z budową oka, z dietą, ze stylem życia, także tutaj mi się wydaje, że kosmetyki niewiele mogą zdziałać. Ja generalnie już od zawsze, nawet jak patrzę po prostu na zdjęcia, kiedy byłam mała, zawsze miałam sińce pod oczami, zawsze miałam obrzęki pod oczami. Po prostu taką mam budowę oka, która oczywiście to wszystko się z wiekiem wyolbrzymia, nasila i staje się coraz większe. Także ja przestałam już zupełnie z tym walczyć, nie wierzyłam, że w ogóle jakikolwiek kosmetyk może mi w tym pomóc. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że ta kofeina, ona rzeczywiście działa. To nie jest tak, że wyglądały tak, jakbyśmy miały, wiecie, zrobioną operację plastyczną, bo to nie o to chodzi. Natomiast ja widzę, że po tym kosmetyku ja się budzę rano z zupełnie innymi oczami, niż budziłam się do tej pory. Po prostu ta opuchlizna jest mniejsza. Nie zauważyłam, żeby zmniejszyły się sińce pod oczami, chociaż moje sińce wynikają raczej z cienia, jaki robi ta opuchlizna, niż z jakiegoś tam autentycznego zasinienia, więc z tym problemów jako takich nie mam. Natomiast jeśli chodzi o tą opuchliznę, to ja widzę, że ona jest mniejsza. To nie jest, tak jak mówię, zabieg, efekt jak po jakimś zabiegu, operacji plastycznej, ale na pewno jest to efekt zauważalny i po raz pierwszy widzę taki efekt po stosowaniu jakiegoś kosmetyku, bo nieraz już wcześniej miałam kremy pod oczy, które oczywiście producent obiecywał cuda na kiju i to w ogóle się nie sprawdzało, natomiast po raz pierwszy mam kosmetyk, który rzeczywiście widzę to działanie tej kofeiny. Także pod tym względem produkt bardzo fajny, na pewno godny polecenia. 30 ml w cenie tam 5 funtów z kawałkiem, to jest w ogóle, słuchajcie, rzecz nie do zużycia. Tutaj jest, mamy chyba 12 miesięcy, tak, 12 miesięcy od otwarcia i ja podejrzewam, że ten produkt autentycznie na te 12 miesięcy wystarczy. Ja go używam i rano, i wieczorem. Czasami rano pomijam ten krok, ale wieczorem używam go zawsze. Jedna kropla, po prostu tak jak jeżeli oglądałyście mój filmik z poranną pielęgnacją, to widziałyście, jedną kroplę wylewam sobie tutaj na dłoń i po prostu wklepuję w okolice pod okiem i nad okiem, także to się bardzo szybko wchłania, to ma taką półżelową postać, szybko się wchłania, delikatnie skórę nawilża, chociaż dla mnie to nie jest kosmetyk samodzielny, ja na to oczywiście nakładam jeszcze krem, no bo jest to po prostu serum, natomiast myślę, że może dla osób młodszych, czy z osób, które nie mają jakoś szczególnie wysuszonej tej skóry pod oczami, być może wystarczyłoby to jako samodzielny kosmetyk, nie wiem, ale no tutaj producent nie obiecuje nam jakiegoś tam nawilżenia, mówi wyraźnie, że jest to serum. Słuchajcie, i wszystko byłoby pięknie, ładnie, gdyby nie to, że ten kosmetyk nie ma jakiegoś tam działania przeciwzmarszczkowego. Fajnie by było, gdyby The Ordinary tutaj dorzuciło jakieś peptydy, czy jakieś ceramidy, jakieś inne, nawet by miał być to kosmetyk droższy, ale żeby był taki wszechstronny, żeby właśnie działał również przeciwzmarszczkowo. Natomiast on tutaj jakichś takich aktywnych składników w tym kierunku właśnie nie ma, tylko ma działać na tą opuchliznę. Zresztą to jest też bardzo specyficzne dla produktów Ordinary, że one nie robią wszystkiego, one robią jakieś tam specyficzne, mają konkretne zadanie do wypełnienia i z tego zadania się z reguły wywiązują. No szkoda, że nie ma tutaj jakichś tam innych jeszcze składników, ale jeśli chodzi właśnie o tą redukcję opuchnięcia, to ja widzę rzeczywiście to działanie. Drugi kosmetyk, którego również działanie widzę, to jest właśnie ten kwas alfa liponowy. Ja o tym składniku
przeczytałam na którymś z blogów, chyba wydaje mi się, że na Arsenik, czyli Naturalnie z Przekorą, taki blog, który jest w ogóle też dla mnie kopalnią wiedzy. Jest to składnik, który również jest dostępny na stronie Biochemii Uroda. Tam możemy sobie skomponować jakiś właśnie serum chyba z tym składnikiem. Co to jest? Kwas alfa-liponowy to jest taki kwas, który powoduje w naszej skórze takie totalne odnowienie. Ono poprawia strukturę skóry, poprawia jej koloryt, sprężystość, po prostu taki odnawiający kwas, ale to nie jest kwas, który działa na zasadzie złuszczania, to nie jest kwas AHA, tylko jakiś tam inny związek, no też nie będę się tutaj zagłębiać w jakieś tam chemiczne sformułowania, bo też się po prostu na tym nie znam. W każdym razie jest to kwas, który jest bezpieczny do stosowania przez cały rok, również latem. Również on likwiduje te negatywne działanie promieni UV, pochłania częściowo to promieniowanie UV, także tym bardziej jest właśnie dobry do stosowania latem. On ma też właśnie niwelować to, tak jak mówiłam, to działanie promieni UV, między innymi też jeśli chodzi o przebarwienia. Także ja między innymi dlatego właśnie zdecydowałam się na ten kosmetyk, właśnie ze względu na walkę z przebarwieniami tymi letnimi. Słuchajcie, tutaj mamy aż 5% tego kwasu liponowego i tu właściwie w tym serum są tylko dwa składniki, ten kwas alfa-lipinowy i propaneidol. Propaneidol to też już sobie sprawdziłam, zresztą on jest też obecny w tym drugim serum z rezerwatrolem i jedna z Was mi zresztą zrobiła też komentarz pod tym poprzednim filmikiem właśnie co to jest ten propaneidol i ja sobie to rzeczywiście też wygooglowałam i sprawdziłam. Propaneidol to jest nic innego jak glikor roślinny i jest to substancja naturalna, jest to substancja bardzo bezpieczna dla naszej skóry. Ona niestety jest dosyć tłusta. Dzięki temu ona bardzo ładnie skórę nawilża, również wspomaga przepuszczalność, wchłanialność się innych składników aktywnych, także składnik bardzo pożądany, że tak powiem, w kosmetykach, natomiast dosyć trudno przyswajalny przez cery tłuste, będzie jak najbardziej w porządku dla cer suchych, natomiast przy cerach tłustych, no to już wiecie, różnie, także trudny w obsłudze składnik, ale bardzo przyjazny naszej skórze. Tutaj mamy serum, które jest, zresztą producent wyraźnie mówi, że jest to serum do stosowania na noc, 2-3 razy w tygodniu, nie częściej. Ja go stosuję co drugi dzień. Nakładam dosłownie 2-3 krople, tak jak mówi to producent, i rozsmarowuję na twarzy. Czasami go nakładam solo, czasami go mieszam z jakimś innym takim żelowym serum. Dzięki temu ta wchłanialność jest lepsza. I ja rzeczywiście widzę działanie tego kosmetyku. I tak jak producent mówi, że to działanie widać już po pierwszym razie i ja się z tym zgadzam, bo już za pierwszym razem jak go użyłam, to widziałam rano to działanie. I mam wrażenie, że z każdym użyciem widzę coraz lepsze rezultaty tego kosmetyku. Właśnie takie odnowienie skóry, delikatne jej rozjaśnienie. Rzeczywiście widzę, że poprawia się struktura tej skóry i sprężystość. No to działa coś jak kretyna, coś jak kwas glikolowy. Takie po prostu odnawiające właściwości, ale dzięki temu, że to jest inny składnik właśnie niż retinol, niż kwas glikolowy, dzięki temu jest też przyjazny do stosowania latem, także dla mnie bardzo fajny składnik aktywny właśnie na tą porę roku i też uważam, że kosmetyk nie był drogi, nie pamiętam ile kosztował, ale na pewno mniej niż 10 funtów, czy to było 7 czy 8 funtów. Mamy tutaj 30 ml, na zużycie również go mamy 12 miesięcy i to jest również kosmetyk, który starczy na wiele, wiele miesięcy, bo stosujemy 2-3 razy w tygodniu, 2-3 krople na twarz, tylko wieczorem, także naprawdę produkt bardzo wydajny i rzeczywiście skuteczny, także jeżeli szukacie jakiegoś takiego odnawiającego serum, to mogę Wam polecić. Jeśli chodzi o jego bezpośrednie działanie na skórę, to powiem, że jest to składnik aktywny i rzeczywiście czuć, że on działa, czuć takie delikatne mrowienie. Jeżeli ja sobie na przykład zrobię jakiś peeling złuszczający, czy jakąś maseczkę złuszczającą i potem nałożę ten kosmetyk, to czuję delikatne szczypanie gdzieś tu w okolicy nosa czy ust. Jeśli nic takiego nie robiłam, to czuję po prostu delikatne mrowienie na mojej skórze, które mi ja po kilku minutach. Nie jest to jakieś tam odczucie nieprzyjemne, długotrwałe, niepokojące, raczej takie powiedziałabym świadczące o tym, że kosmetyk działa. No mi się bardzo ten kosmetyk sprawdza, cieszę się, że się na niego zdecydowałam i na pewno mogę go Wam polecić.
Następny kosmetyk, o którym chciałam powiedzieć kilka słów, to jest serum z firmy Green People. Serum Hydrating Firming Serum, czyli serum nawilżające i ujędrniające. Firma Green People to jest firma angielska, która ma już ponad 20 lat tradycji właśnie jeśli chodzi o produkcję kosmetyków naturalnych, ekologicznych, organicznych, nietestowanych na zwierzętach, przyjaznych środowisku itd., itd. Także firma bardzo eko. Tu zresztą na opakowaniu mamy napisane 96% składników organicznych. Ona ma też certyfikat w ogóle tutaj i wegan. Oczywiście opakowanie jest do recyklingu. Również ma certyfikat Soil Association, czyli to jest coś podobnego do EcoCertu, więc ogólnie w ciągu tych 20 lat swojej działalności firma zdobyła aż 120 tam różnych nagród z różnych tam źródeł, także ogólnie firma naprawdę bardzo ceniona i z dużą renomą. Przy czym ich kosmetyki uważam, że mają bardzo atrakcyjne ceny. To są takie ceny, powiedziałabym, z nisko-średniej ceny przydziału półkowego. Co ja mówię, z jakiegoś tam przedziału cenowego, raczej średnio niskiego, o bardzo fajnych, przyjaznych składach, no i ogólnie same ochy i achy. To jest mój pierwszy kosmetyk z tej firmy, zdecydowałam się na to właśnie serum nawilżająco, ujędniające, mamy tutaj aż 50 ml. Producent mówi, że jest to serum i toner w jednym, czyli taki kosmetyk dwa w jednym i rzeczywiście on ma taką bardzo lekką konsystencję żelową, ale bardzo szybko się wchłania. Podejrzewam, że będzie, znaczy nawet producent mówi, że on jest dobry dla każdego typu cery, i dla tych tłustych, i dla tych suchych, właśnie dlatego, że on ma silne właściwości nawilżające, ale się dzięki temu, że jest właśnie taką lekką, ma konsystencję, też się bardzo szybko wchłania i ja myślę, że on też może być stosowany na wiele różnych sposobów, dlatego, że to wszystko zależy od tego, jaki macie rodzaj cery i jaką pielęgnację stosujecie, czy lubicie wielowarstwową, czy raczej taką bardziej minimalistyczną. Jeżeli minimalistyczną, jeżeli macie skóry przetłuszczające się, to będzie to kosmetyk, który zastąpi Wam rzeczywiście i tonik, i esencję, i serum. Natomiast jeżeli lubicie wielowarstwową pielęgnację, to tutaj możemy sobie poszaleć i stosować go albo samodzielnie, albo mieszać go z olejkami. Ja tak właśnie robię. Albo go kładę samodzielnie, albo go wykorzystuję do nakładania olejków, bo skończył mi się w tej chwili mój serum z kwasem hialuronowym, także też właśnie tego serum używam w tej roli, jak zwykle używam serum z kwasem hialuronowym, czyli mieszam go razem z olejkiem i nakładam już bezpośrednio na twarz. Bardzo fajny kosmetyk, ma przyjemną konsystencję, tak jak już mówiłam, ładnie się wchłania, nie zostawia lepkiej warstwy, rzeczywiście bardzo ładnie skórę nawilża, czy ją ujędrnia, trudno jest mi powiedzieć, ale nawilżenie widzę. Też podoba mi się ten zapach, taki lekko cytrusowy, ale bardzo łagodny. Jeśli chodzi o skład tego kosmetyku, to oczywiście jest naturalny, ale warto wspomnieć, że on zawiera w swoim składzie rumianek, wyciąg z wodorostów i prawoślas, także on ma takie właściwości właśnie i nawilżające, i regenerujące, łagodzące, także naprawdę bardzo fajny kosmetyk, on był stosunkowo niedrogi, jego pełna cena to jest chyba 18 funtów, ja go kupiłam z jakąś tam promocją, mamy tutaj aż 50 ml, także ja uważam, że kosmetyk jak najbardziej godny uwagi i ja na pewno go mogę Wam polecić i na pewno zrobił mi apetyt, narobił mi apetytu na po prostu przetestowanie jakichś tam innych kosmetyków z tej firmy, bo ogólnie mnie to ciekawi. Jak widzicie, takie opakowanie jest minimalistyczne i wszystkie kosmetyki są zapakowane w podobny sposób. To jest plastikowe opakowanie z pompką, także bardzo wygodne i tak jak mówiłam, bardzo minimalistyczne. Także naprawdę zachęcam Was do zapoznania się w ogóle z ofertą firmy Green People. Nie wiem, czy w Polsce jest dostępna na jakichś tam innych stronach, ale na pewno jest dostępna na stronie Lovelula, która wysyła oczywiście za granicę za darmo, także tam też możecie sobie ewentualnie te kosmetyki zakupić. Kolejny kosmetyk, który mnie zachwycił w ciągu ostatniego miesiąca, to jest maseczka z Antipolis Aura Manuka Honey Mask. Kosmetyk, który dostałam oczywiście w prezencie od Justynki. Słuchajcie, to jest maseczka, która jest chyba już dobrze znana, jeśli chodzi o firmę Antipodis. W każdym razie występuje tam w sekcji bestsellerów tej firmy. Maseczka, no tak jak już sama nazwa wskazuje, na bazie miodu Manuka, ale oprócz tego ona jeszcze zawiera wyciąg z kwiatów
Pohutu kawa. Ja sobie oczywiście bardzo z wielką ciekawością wygooglowałam, cóż są te za kwiaty. To są kwiaty z drzewa, które rośnie, wiecznie zielonego drzewa, które rośnie w Nowej Zelandii i to są, te substancje mają silne właściwości antyoksydacyjne. No ale przede wszystkim ten miód. Słuchajcie, miód ma właściwości właściwie wszechstronne, bo i nawilża, i odnawia skórę, leczy, łagodzi jakiekolwiek podrażnienia, leczy wypryski, łagodzi, znaczy wybiela blizny, wybiela, no wiecie o co mi chodzi, po prostu je rozjaśnia. Również działa jak naturalny humektant, czyli zatrzymuje wodę w skórze. No po prostu też ma właściwości antybakteryjne, także dla mnie jest to jeden z najbardziej przeze mnie lubianych składników, jeśli chodzi o pielęgnację. I to nie tylko do skóry suchej, ale również do tej właśnie z niedoskonałościami domieszanej, bo to jest właśnie taki składnik wszystko robiący, wszystko mający. I taka właśnie jest ta maseczka. Słuchajcie, nie potrafię Wam powiedzieć dokładnie, konkretnie, co ona robi, bo ona robi po prostu wszystko. I to nie o to chodzi, że jak robi wszystko, to nie robi nic. Ona rzeczywiście jest po prostu wszechstronna. Ona ma postać takiego bardzo lekkiego kremu. Ja Wam pokażę. Widzicie, to jest taki bardzo lekki krem o takim waniliowym, że tak powiem, kolorze. To się tak, tak jak widzicie, jest leciutki, ładnie się rozprowadza. I ja go nakładam na skórę twarzy, nie jakąś tam bardzo grubą warstwą, no ale taką powiedzmy solidną. Zapach jest przyjemny. Rzeczywiście jest miód i jakiś taki może lekko cytrusowy. Słuchajcie, ta maseczka właściwie w żaden sposób nie zastyga na twarzy. To jest krem i ona przez cały czas zachowuje tą swoją kremową postać. Ja ją z reguły trzymam te 15-20 minut, czasem nawet dłużej i ona przez ten cały czas nie zastyga. Ona oczywiście trochę gęstnieje, ona będzie się wchłaniać, ale nie robi żadnej tam skorupy. Także no, to nie jest maseczka z glinką, także ona nie zastyga tak jak z glinką, tylko właśnie tak jak to maseczki kremowe. Po prostu lekko gęstnieją, troszeczkę się wchłaniają, ale nie zastygają, także nie robią nam żadnej tam skorupy. I ta maseczka rzeczywiście bardzo ładnie oczyszcza. Po raz pierwszy mam taką maseczkę, która oczyszcza skórę twarzy, ale jednocześnie nie jest to maseczka na bazie glinki. Także bardzo mi się pod tym względem podoba. Oprócz tego ona też ładnie nawilża tą skórę, tak ją napompowuje od wewnątrz. Zauważyłam, że też ją delikatnie rozjaśnia. Nie wiem, nie miewam żadnych wyprysków, także nie umiem powiedzieć, czy rzeczywiście goi jakieś wypryski, ale podejrzewam, że tak, bo ona ma właśnie takie właściwości gojące, takie łagodzące. Także naprawdę bardzo fajna maska. Jak często możemy jej używać? Podejrzewam, że bez jakichś tam większych ograniczeń, bo to nie jest ani maska złuszczająca, ani jakoś tam głęboko oczyszczająca, także podejrzewam, że nie musimy się tutaj trzymać żadnych reguł. Możemy ją używać naprawdę bardzo często i ona naprawdę bardzo fajnie działa i podejrzewam, że będzie fajnie działać na każdym rodzaju cery i praktycznie w każdym wieku. Także nie dziwię się, że jest to bestseller firmy, bo naprawdę maseczka sprawdza się genialnie. I jak skończę, to na pewno to będzie produkt, do którego ja będę chciała wrócić, bo na mojej suchej cerze, dojrzałej cerze uważam, że spisuje się naprawdę bardzo fajnie, także też mogę Wam polecić kolejny kosmetyk z Antipodis, który się naprawdę bardzo fajnie sprawdza i tak jak mówię, też będę chciała tych kosmetyków wypróbować więcej, bo rzeczywiście widzę, że firma ma potencjał i te obietnice, które nam tutaj producent daje, nie są jakieś tam bezpodstawne, tylko rzeczywiście te kosmetyki mają takie intensywne właśnie działanie odnawiające na skórę. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o kosmetyki stricte z pielęgnacji. Teraz tak przesuwając się troszeczkę już dalej, chciałam Wam powiedzieć o pilniczkach szklanych. Przyniosłam ich tu kilka, żeby Wam pokazać, że kilka ich zakupiłam. Słuchajcie, jeśli chodzi o szklane pilniczki, to ja już jakiś czas temu o nich słyszałam, że one są bardzo delikatne dla paznokci, że dobre właśnie do paznokci delikatnych, rozdwajających się, łamliwych. I ja kiedyś, nie wiem, czy to rok temu, czy dwa lata temu, kupiłam sobie taki pilniczek w Polsce w drogerii, bo tutaj nie mogłam go znaleźć, ale teraz zaraz Wam powiem, ostatnio znalazłam. Kupiłam sobie go w Polsce, czy to w drogerii, czy nawet w Tesco. I pamiętam, że byłam strasznie w szoku, bo ten pilniczek mi się stępił dosłownie po, nie wiem, tygodniu używania. Także bardzo taki, wiecie, niewydajny pilnik.
Także dałam sobie z tym spokój, ale ponieważ ostatnio moje paznokcie to w ogóle przechodzą jakiś po prostu kryzys, no rozdwaja mi się po prostu każdy jeden palec i to no masakrycznie, nie wiem, mam paznokcie bardzo krótkie, a mimo to one się tak bardzo mocno rozdwajają, także podejrzewam, że jest to coś już nie tyle ze samą pielęgnacją paznokci, co po prostu z jakąś tam moją dietą, pewnie powinnam łykać jakieś witaminy, czego oczywiście nie robię, no i tutaj koło się zamyka. W każdym razie, jeśli chodzi o pilniczki, szukałam jakiegoś tam ratunku, no i zaczęłam znowu się interesować tymi pilniczkami szklanymi. Znalazłam tutaj w Superdragu chyba, tak. Słuchajcie, jeden taki pilniczek to kosztował was 6 czy 7 funtów, no sobie myślę, nie no, jeszcze na głowę nie upadłam, żeby zapłacić tyle za jeden pilniczek, który wiem, że bardzo szybko się stępi, no więc oczywiście zaczęłam szukać na eBayu. Najpierw kupiłam jakiś tam jeden, oczywiście z Chin, w jakimś tam ładnym etui. Przyszedł, był bardzo malutki i stępił się po tygodniu. Stwierdziłam, dobra, może spróbuję jakiś inny. I natrafiłam na to. One, jak widzicie, przychodzą w różnych kolorach i one są w takim etui zapakowane. Nie są wcale takie małe, powiedziałabym wielkości normalnego pilniczka do paznokci. I one były, ja Wam podlinkuję, jeżeli jesteście zainteresowane, mam nadzieję, że ten link tak szybko nie wygaśnie, także podlinkuję Wam na dole konkretnie, które kupiłam. 99 pensów za dwa. Ja kupiłam ich chyba z 6. I słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że one się wcale tak szybko nie tępią, bo mniej więcej 3 tygodnie używałam jeden pilniczek, a ja dosyć często piłuję paznokcie, bo lubię mieć je krótkie, także je piłuję co 2 czy 3 dni, także nie stępiałam się tak szybko, także pod tym względem fajnie, dlatego kupiłam ich kilka, żeby mieć już je na zapas i muszę Wam powiedzieć, że to rzeczywiście działa. Ja nie powiem, że mój problem rozdwojonych paznokci minął zupełnie, bo tak jak mówię, uważam, że jest to kwestia diety i podejrzewam, że brakuje jakichś tam witamin, natomiast ten pilniczek, one rzeczywiście są bardzo łagodne dla paznokci, one tak nie rwą tych brzegów, bardzo ładnie, jak już sobie opiłujemy paznokieć, to on jest taki, wiecie, gładki, nie ma jakichś tam zadziorów, to piłowanie też przebiega trochę dłużej, jeżeli macie mocne, silne, twarde paznokcie, to zapomnijcie w ogóle o tych pilniczkach, bo się po prostu będziecie tylko wkurzać, dlatego że one są bardzo delikatne i długo się nimi piłuje, żeby spiłować, o to mi chodzi. Także one są świetne do miękkich paznokci, do delikatnych, łamliwych, jakichś tam pouszkadzanych, także pod tym względem mogę Wam polecić. Tak jak mówię, trzeba poszukać tego jednego, jakiejś tam swojej firmy, bo one są niewydajne, szybko się tępią, ale rzeczywiście, jeżeli macie problem z paznokciami, to wypróbujcie, bo ja widzę, że one po prostu są rzeczywiście dużo łagodniejsze dla tych paznokci i przez to też mam wrażenie, że tych paznokci tak nie niszczą, tylko je wręcz przeciwnie jakoś tam pielęgnują. Słuchajcie, to było na tyle, jeśli chodzi o pielęgnację. Dalej mam ulubieńców takich stricte już niepielęgnacyjnych. Kupiłam sobie ostatnio świeczkę z Yankee Candle. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu. Oczywiście świeczki znają wszyscy, nie wiem, czy wszyscy już je mieli, czy nie, ale na pewno słyszeli o nich wszyscy. Świeczki bardzo popularne. I też bardzo drogie. Słuchajcie, ja nigdy wcześniej tych świeczek nie kupiłam, bo po prostu one mi się wydawały zbyt drogie i wiecie, no każdy ma jakieś tam swoje priorytety, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy. Dla mnie te świeczki to po prostu był jakiś tam zbytek. Kupiłam tą wielką świeczkę tylko dlatego, że ona była w solidnej promocji. Kupiłam ją najzwyczajniej w świecie w Tesco. Ona była przeceniona z 14 funtów na 6. Więc stwierdziłam, że 6 funtów za taką wielką świeczkę to jeszcze mogę zapłacić, ale 14 to już by było dla mnie za dużo. Natomiast wiem, że te świeczki nawet i więcej potrafią kosztować, także, no ale już pomijając kwestię ceny. Kupiłam tą świeczkę, palę ją już od kilku ładnych dni, czy tam już chyba nawet ponad tydzień. To jest świeczka o zapachu róży i cytryny, tak to bym mogła przy, bo to jest citrus rose, róża i cytryna i rzeczywiście ten zapach taki jest. Ja wiem, że zapach różany nie każdy lubi, ja zapach róż uwielbiam, a to dla mnie pachnie takim właśnie kwaskową różą, takim świeżym zapachem świeżych kwiatów. Nie jest to zapach jakiś tam bardzo taki słodki, mdły, tylko właśnie taki bardziej orzeźwiający. Słuchajcie, no i rzeczywiście ja rozumiem, dlaczego jest zachwyt, na czym polega zachwyt tymi świeczkami, dlatego że ten zapach jest rzeczywiście bardzo intensywny, przy czym on nie jest jakiś tam duszący, tylko chodzi mi o to, że ten zapach roznosi się praktycznie po całym domu. Jak palę świeczkę na dole, to czuję ten zapach
zapach u góry i to czuję już dosłownie po kilkunastu minutach, także nie trzeba wcale tej świeczki palić przez cały wieczór, wystarczy, nie wiem, te pół godziny, 45 minut i zapach mamy już w całym domu, jeżeli w tym celu właśnie palimy świeczkę, także ja po tych 40-45 minutach tą świeczkę wygaszam, wyłączam i po prostu zapalam jakąś tam inną, jeżeli mam ochotę dalej palić świeczkę, zapalam jakąś tam inną, a tą po prostu palę typowo po to, żeby ładny zapach mi się roznosił i rzeczywiście ten zapach jest intensywny, tak jak mówię, wydobywa się szybko, jest bardzo ładny. Oczywiście zapach rzecz gustu, wiadomo, ten konkretnie mi się bardzo podoba, ale ogólnie uważam, że rzeczywiście świeczki są bardzo dobrej jakości. Czy są warte swojej ceny? Nie wiem. Czy będę polować na promocję? Oczywiście, że tak. W pełnej cenie pewnie nie kupię, ale jeżeli znowu gdzieś tam znajdę w jakiejś takiej atrakcyjnej cenie, to na pewno będę chciała przysposobić się do jakiejś tam kolejnej świeczki, bo uważam, że naprawdę są bardzo fajne i ten zapach naprawdę mi się bardzo podoba. Jeśli chodzi o już takich typowo niekosmetycznych i niezwiązanych w ogóle z domem, chciałam Wam powiedzieć o ulubieńcach książkowych i filmowych. Taki mam zamysł, żeby co miesiąc Wam coś tutaj z mojej strony polecić. Mam nadzieję, że to się będzie sprawdzać, także chyba w ostatnim miesiącu i dwa miesiące temu też Wam coś poleciłam. No dobra, kolejna sprawa. Jeśli chodzi o film, to chciałam Wam polecić serial Watacha. Serial polski, były dwa sezony, już się skończyły, także na czym tam sobie oglądacie zaległe filmy, to sobie obejrzyjcie. Tak jak mówię, serial składa się z dwóch sezonów, nie wiem, czy to już jest historia zamknięta, czy będzie jeszcze jakiś kolejny, trudno powiedzieć. Każdy sezon ma tylko po 6 odcinków, także stosunkowo krótki serial. Bardzo mi się podoba. Serial, tak jak mówiłam, polski, wszystko dzieje się w Bieszczadach, właśnie o tej tam straży granicznej. Rozwiązują oczywiście zagadkę kryminalną, ale ogólnie serial bardzo wciąga, historia jest bardzo wciągająca, nie jest taka oczywista, także dopiero pod koniec dowiadujemy się, kto za czym stoi, co kto zrobił i tak dalej, także nie jest to wcale takie oczywiste już od samego początku. Bardzo fajna gra aktorska, oczywiście twarze, jak to w polskim kinematografii, pojawiają się wciąż te same, ale bardzo mi się podobali ci aktorzy, podobała mi się gra aktorska, podobała mi się historia, podobało mi się to, że nie było jakichś tam, wiecie, bzdurnych rzeczy, pozbawionych sensu i nie trzymających się kupy. Wszystko było w takim ciągu logicznym i ogólnie uważam, że historia bardzo fajna. O wielu tych sprawach, które były tam w tym filmie opowiedziane, to nie wiedziałam, bo film tak jakby chyba oparty na faktach autentycznych albo na jakichś tam autentycznych zdarzeniach, także przy okazji jakiś tam edukacyjny również, także serdecznie Wam polecam ten serial Watacha. Jeśli chodzi o książkę, to czytam, jeszcze nie skończyłam, ale to nie ma znaczenia, bo to już jest mój ulubieniec. Książka Labirynt Duchów, Carlos Ruiz Zafón, nie wiem jak to się dokładnie mówi. W każdym razie na pewno, jeżeli lubicie tą tematykę, to na pewno autor Wam jest znany i książka może i ze słyszenia również. To jest czwarta część takiej serii i jak czytamy na początku tą książkę, to tam we wstępie jest napisane, że książka może być czytana, nie musi być czytana po kolei, że każda książka stanowi odrębną całość i ja nie wiem, czy ja się tak do końca z tym zgadzam, bo oczywiście każda książka opisuje inną historię, ale mimo wszystko dla mnie to jest całość i najlepiej, gdyby czytać te książki chronologicznie od pierwszej do czwartej części, bo one jakiś tam mają, wiecie, ten chronologiczny właśnie ciąg, także nie wiem, czy warto to jest zaczynać czytać tą książkę od tej czwartej części, natomiast ja nie wiedziałam, że ta czwarta część nastąpi, bo ta trzecia już się kończy tak, że się by mogło to wszystko skończyć, a mamy już kolejną część. Słuchajcie, jakoś tak się zapętlam, w ogóle nie wiem, o czym ja mówię, przepraszam. Jeśli chodzi o samą książkę, to mi się po prostu w tych książkach podoba język, jakim to jest pisane, bo czy ta historia, czy te historie w ogóle opisywane w tych książkach są jakieś tam niezwykłe, jakieś zaskakujące? To chyba nie. One są oczywiście fajne, mają zaskakujące zakończenia i to wszystko też nie jest takie od początku do końca oczywiste, ale nie jest to taka historia, która, wiecie, porywałaby nas i byśmy pamiętali już do końca życia tą książkę. Nie. Ale po prostu te książki mają niesamowity klimat i są tak
tak pięknym językiem napisane, takim językiem, powiedziałabym, z klasą. No nie wiem, jak to inaczej opisać. Dla mnie to jest taki po prostu język, że tak powiem, górnolotny. Te wszystkie gry słowne, te wszystkie takie opisy, no coś pięknego, to się tak fajnie czyta, to po prostu jak ja czytam tą książkę, to się czuję, jak to moja mama mówiła, że ja się po prostu odchamiam, bo ta książka jest po prostu napisana takim bardzo poprawnym, pięknym językiem, który mnie wręcz czegoś uczy. Natomiast jeśli chodzi o samą historię, to tutaj Wam zdradzać żadnych szczegółów nie będę, natomiast bardzo Wam polecam, jeżeli nie czytałyście tych poprzednich części, Cień Anioła, Cień Wiatru, przepraszam, Gra Anioła, nie pamiętam tych wszystkich poszczególnych części, gdzieś Wam je tutaj wypiszę, a ta kolejna, czwarta część to jest właśnie Labirynt Duchów, Carlos Ruiz Zafón, także serdecznie Wam polecam te książki, bo naprawdę uważam, że warto, bez względu na to, jaki tam rodzaj książek lubicie czytać, bo to jest taki trochę kryminał, trochę obyczajowy, trochę romans, także myślę, że chyba każdemu powinna taka książka przypaść do gustu, bez względu na to, w jakich tam książkach się lubujecie, także serdecznie Wam polecam. Przepraszam, że mówiłam się tak chaotycznie, nie wiem, z czego to wynika. W każdym razie serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy któryś z tych kosmetyków, o których wspomniałam, używałyście, czy macie o nich może podobne zdanie, czy zupełnie inne. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, tam na bieżąco wpuszczam zdjęcia kosmetyków, które mnie urzekają, co tam w tej chwili używam, moją ranną, poranną i wieczorną pielęgnację. Również zapraszam Was do zaglądnięcia do opisu pod filmem, dlatego że tam zostawię oczywiście linki do tych wszystkich kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, ale również na samym dole macie wszystkie kody promocyjne, które możecie tam po prostu zaoszczędzić coś przy okazji zakupów. Także tak jak mówię, serdecznie Wam już dziękuję za oglądanie, życzę Wam już wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!